29 lipca, jest to poniedziałek, 211 dzień tego roku i zaczynamy 31 tydzień tego roku. Imieniny obchodzą Marta i Olaf oraz Antonin, Beatrycze, Ciszbigbog, Ciszbisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyla, Lucyliusz, Maria, Prosper, Prospera, Rufi, Serafina, Serafia, Simplicius, Simplicy, Teodor i Wilhelm. I wszystkim szaleńcom tego dnia oczywiście składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święta to Światowy Dzień Tygrysa. Przysłowia. Koło dnia świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Około świętej Marty płać za żniwo, dawaj kwarty. Święta Marta wodzi głód do czarta. No, słońce nadal w znaku lwa, świt o 4.09, wschód o 4.51, zachód 20.33 i zmierzch 21.15. Już teraz to prędzej. Nie dziwię to, jak ostatnio szłam na spacer z psem, to już było ciemno. Zachód słońca, znaczy księżyc w znaku na przełomie byk i bliźnięta i zachód księżyca o 15.48, a wschód o 23.41. Cytat dnia. Uśmiech wędruje daleko. To powiedział James Joyce chyba, o ile dobrze przeczytałam. A w kartce z kalendarza biodynamicznej, dom i ogród, mamy dobry czas na siew i sadzenie warzyw korzeniowych, korzystny czas na zbieranie i konserwowanie warzyw korzeniowych, odpowiedni czas na wszelkie prace związane z malowaniem i lakierowaniem, drobne prace remontowe, korzystny czas na zbieranie i magazynowanie owoców i pranie, sprzątanie wymaga mniej wysiłku. W tym czasie mniej środków piorących i czyszczących zużywasz. Podobno. I to wszystko. Aha, nie, jeszcze zdrowie i uroda. Bym zapomniała tu. Tu jest dobry czas na skuteczne odchudzanie i oczyszczanie organizmu. Pielęgnacja skóry i depilacja, dobra pora na zabiegi kosmetyczne. Ogólnie korzystny czas na operacje i zabiegi medyczne. I niekorzystny dzień na wizytę u dentysty. No i to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza i zapraszam na dalszy ciąg vloga. No i witam serdecznie z kawusią na balkonie. Mamy fajny poranek, ciepło, jest 23 stopnie. Teraz, także w ciągu dnia pewnie będzie upał, zresztą zapowiadany jest bardzo wielki upał. No ale mamy na razie rano, kawusie, no i dochodzimy do siebie. Oczywiście będę dochodziła do siebie na swoim krzesełku tutaj wśród tych pięknych kwiatów. Tutaj pomidor już też zaczyna mieć takie dziwne kolorki. Ja go tutaj nie opryskuję niczym już. Po prostu zbiorę pomidory i tyle. No, ta grządka tutaj troszeczkę w cieniu się zrobiła. Także tam za bardzo nie chcę dużo rosnąć tych ziół, ale coś tutaj rośnie. Astry mi tak ładnie zaczynają rosnąć, coraz większe się robić. Także się zastanawiam, czy nie dam na ogród takich części, tylko to troszkę jest takie, wiecie, jak mam dać na pożarcie. A tutaj pięknie mi już kwitnie. O! Begonia. Tylko ona poszła kwitnąć sąsiadom, a nie mi tutaj. No. Także piękne kwiaty begonii. Dobrze, że ją dałam do takiej większej donicy. To ona teraz ma większą siłę do kwitnięcia. No, a tamta begonia na dole też już zaczęła kwitnąć. Ta żółta. Także już wszystkie begonie mi tutaj kwitną. Ta u góry żółta właśnie poprzekwitały kwiatki i zaraz następne są pąki na razie, tam jeden chyba dwa kwiaty są otwarte. Ta czerwona mała też trochę kwitnie i tam gdzie kwitnie, tam się rozkrzewiają te
te łodyżki, a tutaj te z przodu tak mniej. No nie wiem, na czym to polega, ale myślę, że na cała się zagęści i tak, i tak. No, także mamy tutaj kwitnącą na balkonie. I fajnie. Czerwona pelargonia znowu zaczęła kwitnienie u góry. No, także ja sobie będę piła kawkę i tak za każdym razem coś znowu zauważę. Te pelargonki tutaj troszkę podrosły i one bardziej podrosły w tej skrzynce niż w tej doniczce, niż w tych skrzynkach tutaj. Bo tutaj to ona też jest, nie jest już taka mała. Tak, tutaj zahacza. Ale jest chyba mniejsza od tamtej. No. No ale w końcu, na koniec lata zakwitną mnie. Zamiast się cieszyć przez całe lato nimi, to mam tu pojedyncze pelargonie. A te dopiero pewnie zakwitną na koniec lata, ale będą kwitły. Mam nadzieję, że uda mi się większość z nich przechować na przyszły rok, żeby na przyszły rok znowu tutaj było dużo pelargonii i nie musiałabym kupować po prostu. Wiadomo, nie przechowują, znaczy się... No tak, dobrze mówię. Nie przechowują mi się dobrze te pelargonie zwisające. Ich nie umiem utrzymać, żeby mieć na przyszły rok. Także na przyszły rok znowu będę kupowała zwisające, ale właśnie chciałabym już tych pelargonii stojących mieć na tyle, że nie muszę ani już siać, ani kupować. No przydałaby się biała. Biała też by ładnie wyglądała, ale mi się wydaje, że najobficiej to te czerwone kwitną. No chociaż nie wiem, zobaczymy. Ale kupować rzeczy nie będę, no chyba, żeby mi coś poszło nie tak z tymi pelargoniami. Ale tak, to na przyszły rok będę planowała tylko zwisające pelargonie kupić. Takie do wypełnienia tych doniczek. U góry stojące i te kwiaty takie właśnie, jak jeszcze tutaj mam też, o tak, te łosierogi, na to mówią tamta roślinka. Potem ten tutaj teraz, o tutaj tą komarzycę, zresztą na to też mówią komarzyca. No wypełnić między tym właśnie tymi zielistkami, jak widać tutaj się mocniej rozrosła, tutaj słabiutko, a najmocniej to tam. I to wszystko z tych takich małych pędów, takich co zwisają z tych zielistek. To tutaj poukorzeniałam, no i nie wiem, czy ja to będę na zimę brała. Bym musiała je włożyć do jednej znowu doniczki. No ale tak w sumie to mi wypadły z zeszłego roku, to tutaj w pokoju miałam tylko jedną dużą, która stoi na parapecie tu na balkonie. To może te też dam do jakiejś doniczki, zależy jakie korzenie będą miały, do jakiejś doniczki i żeby po prostu je przechować na przyszły rok. Zielistki w domu fajnie jest mieć. Wiki ma w pokoju jedną zielistkę, nie dała mi, nie pozwoliła jej wziąć na balkon. Mają właśnie w pokoju, może najwyżej później tam też będzie miała drugą, nie wiem, bo jak tam przyjdą pelargonie, to ona już tam też nie będzie miała za bardzo miejsca na parapecie. No, także o tym to się będziemy martwili na jesień. Jeszcze mamy pełnię lata. Także korzystać trzeba z tych uroków lata. Dzisiaj ma być naprawdę upał. Ma być 33 stopnie u nas. No, ale nic. Ja mam w planie najpierw po kawie oczywiście zrobić sobie ogórki. Te, które przyniosłam, tam mi się nazbierało troszeczkę. To tam, nie wiem, na 2-3 słoiki będę miała tych małych ogóreczków. I one mi się moczą i będę je dawała do słoików i od razu konserwowe po prostu zrobię. Po 2-3 słoiki, to tam też mi się troszkę nazbiera z tych moich ogórków. No potem będę chciała też kupić ogórki i zrobić, tylko że widzę, że ceny ogórków strasznie poszły do góry. Podobno jest jakaś właśnie ta zaraza, ale mi się wydaje na takich plantacjach, to oni tak na tyle pryskają, że nie powinno być tej zarazy. No ja wcześniej były ogórki po 6 zł gruntowe, a ostatnio widziałam po 10 zł, a zamiast cena maleć, to ona rośnie.
Także nie wiem, ile tych ogórków, kiedyś to się 10 kilo kupowało, 10-20 kilo. No teraz, no to to byłby za duży koszt. Także na razie robię to, co z ogródka, później sobie jeszcze tam parę kilogramów kupię i zrobię. Bo mam w planie jeszcze dwa rodzaje ogórków sobie zrobić, także no, zobaczymy, jak to będzie, nie? No, bo ogórki schodzą, to jest to jedyne, co z przetworów, co mi przez całą zimę zejdzie. Ogórki i papryki. No zobaczymy, jak tam z paprykami będzie potem sprawa stała. No, z ogródka to raczej nie będę miała, to tylko muszę liczyć na te kupne. Ale z przetworami powoli, powoli się zacznie już ruszać. Kluska widzi jakiegoś pieska. Gdzieś? Nie wiem gdzie, bo ja go nie widzę. No, ale tutaj się fuka. Dobra, na razie zakończę na tym. Piję kawkę. Jak słyszycie, jeszcze mam głos taki poranny. Także piję kawkę i zobaczymy, co mi wyjdzie z moich dzisiejszych planów. Jest już popołudnie, a ja jeszcze ciągle nie jestem, nie byłam na działce. I nie wiem, znowu pojadę chyba tylko odebrać Zbyszka z działki. Może popryskam wrotyczem, bo zrobiłam sobie ten wywar z wrotycza, z wrotyczu, żeby tam popryskać te niektóre kwiaty. Tam, gdzie te robale mi tak gryzą te liście, nie? Bo jedną rzeczą jest, że ślimaki gryzą, ale inna rzecz, jest tam jakiś robal, który to mi wszystko obgryza, tak jak te papryki. No. Więc byłam wczoraj, nazbierałam trochę wrotyczu, dołożyłam sobie do mojego bukietu, to widzieliście, ale oberwałam dolne liście, bo żeby mi nie zagniwały w tym wazonie, i sobie ugotowałam, znaczy ugotowałam tak, zagotowałam właściwie i troszkę postała ta woda, ten wrotycz, te liście od wczoraj były zalane, dzisiaj doprowadziłam prawie, że do wrzenia i potem to tak stało, żeby to naciągnęło, jak wystygło, przelałam przez sito, wlałam sobie do butelek i wezmę sobie na ogródek, żeby do spryskiwacza i popryskać. Ogórki już dzisiaj zaprawiłam, 3 słoiki, za chwilę Wam pokażę. Wysprzątałam, wiadomo, mieszkanie, tak sobotnio. Nikt mi się nie kręci pod nogami, to można było dokładnie wszystko poodkurzać, znowu z praniem dywanu i tak dalej. Ponieważ Zbyszek pali na balkonie, potem jakoś tak, nie wiem, wiecie, z tymi laćkami mi zawsze wnosi ten popiół, bo tam mu gdzieś tam spadnie coś tam na dywan, więc ja to potem raz w tygodniu piorę. Także to wyprałam oczywiście tym psikaczem, potem szczotką i potem odkurzam to, nie? No, teraz sobie zrobiłam kawkę. I będę robiła ciasto, a jak zrobię ciasto, to dopiero pojadę na działkę. Tak, także teraz sobie chcę zrobić te moje ciasteczka, takie migdałowo-kokosowe je zrobię. Wiecie, jedne były kokosanki, drugie były migdałowe amaretto, ale ja sobie zrobię po prostu dwa w jednym, taki mój przepis. Namieszam i ostatnio już tak robiłam, i tylko że dałam mało kokosu, bo miałam mało. Mam kupiony kokos, chociaż nie całym mogę zużyć, bo mam do ciasta jeszcze, też mi będzie potrzebny, ale właśnie sobie teraz zrobię te ciasteczka, zanim one mi się upieką w piekarniku, to już powinnam mieć ciasto ze śliwkami zrobione i wtedy to ciasto pójdzie do piekarnika, ja wtedy się mogę wyszykować w tym czasie, jak ciasto się tylko upiecze, wyłączyć piekarnik i zabrać Klusię i iść na działkę. No, taki jest plan. Ciasto ze śliwkami to dzisiaj nie będę pokazywała całego przepisu, może tam jakieś migawki, jak co tam robię, ale przepis konkretny będzie oczywiście znowu w nowym filmie takim z przepisami w przyszłym tygodniu, w któryś dzień. No tak, nie chcę Was też bombardować co chwilę przepisami, ale teraz akurat już się pokazały śliwki, już nawet w Lidlu były w dobrej cenie, także można już sobie tam coś z tymi śliwkami zrobić, nie? No, także ja będę robiła to ciasto za chwilę, ale najpierw będę robiła te moje amaretto, więc za chwilę będę ubijała białka, no i później całą resztę będę robiła. Auć.
Jeszcze nawet nie pomalowana, jestem taka sotenno, bo ja wzięłam się za sprzątanie, a potem się pomaluję, jak wiecie. Wszystko zrobię, to się odświeżę i wtedy mogę się pomalować delikatnie i skoczyć na działkę, bo jeszcze chyba po chleb będę musiała skoczyć do piekarza, żeby na jutrzejsze śniadanie mieli chlebuś. No. Wiki nie ma, Wiki jest nad wodą. Pojechali się popluskać do Pławniowic. Jak ktoś stąd jest, to pewnie kojarzy. No mówili, że tam ostatnio, no, nas tam chyba 2 lata nie było. I my byliśmy, jak byliśmy, to byliśmy po południu, to już się za parking chyba nie płaciło, za nic się już nie płaciło. A teraz mówiła, że, bo mi dzwoniła, że parking 10 zł, a wejście na plażę od osoby 6 zł. No, na plażę, tam nic takiego nie ma, a ubikacje też wiadomo jak wszędzie płatne, nie? Tak, żeby się wydawało, że wypad nad wodę dla studentów też muszą ponosić koszty. No ale co zrobić? Taki już mamy świat. Kiedyś nad wodę się jechało, nigdzie się nic nie płaciło, no ale to było kiedyś, nie? No teraz wiadomo, że wszędzie przede wszystkim parkingi i zawsze ktoś znajdzie w tym interes, żeby wykupi teren na parking, no i kasuje pieniążki. Co mam tutaj tak dziwnie? No dobra, to ja się teraz zabieram za moje ciasteczka. Doing crazy dreams.
No, jeszcze miałam wam pokazać te ogórki. Już się gotowały. Za chwilę je będę wyciągała, bo dość długo już stoją tutaj w tej wodzie po zrobieniu. Jeszcze są gorące. Ale już je wyciągnę. I mam trzy takie słoiki, dosyć spore. W tych się dużo mieści. Prawie tyle, co w tym litrowym. No, troszkę mniej może. No, to mam dwa takie i ten jeden. Ten jeden litrowy pełny, także troszkę jest tych ogórków już, nie? No, teraz w jakie będę miała słoiczki, w takie będę pakowała po prostu. No. No i ciasteczka mam już zrobione, upieczone. Tak wyglądają. Przez moment wyglądało, że się spaliły, bo dym leciał z piekarnika, ale nic takiego się nie stało. Jeden mi się troszeczkę rozwalił. Troszkę suchawe chyba będą. To znaczy się troszkę za mało białek miałam, ale trzymają się w miarę. Już kawałek zjadłam, bo ten jeden się tak na trzy części tak tak otwarł. Ten jeden ciastek to jedno ciastko. Jak spróbowałam, bardzo dobre jest. No teraz nie będę jadła, bo mnie zatka i nie będę mogła mówić. A ja w tym czasie co? Zrobiłam sobie kawę i zapomniałam, że mam kawę, bo się zajęłam ciastem. No i kawa znowu jest zimna. No ale nic, wypiję już tą kawę. Bo ciasto w piekarniku siedzi. Tutaj mam ogórki. Już. Wszystkie te małe takie wzięłam z ogródka. No dzisiaj raczej nic nie wezmę, bo ja dzisiaj jadę zaraz, tylko mi się upiecze. Ale już raczej... wczoraj pozbierałam to, te co zostały, to zostały takie malutkie, że to już nie ma sensu. Na razie będę musiała poczekać do poniedziałku, wtorku, nie wiem. Zależy, czy w ogóle jeszcze będę miała ogórki, nie? Bo ta zaraza tam tak postępuje, także zobaczymy. No, ale w piekarniku ciasto ze śliwkami. Tutaj mam to ogórki zrobione. Ciasteczka, ja wiadomo, że te ciasteczka w ciągu całego tygodnia potem jem, bo tak naraz nie idzie zjeść więcej jak jedno ciastko, bo one są bardzo syte. Także jedno takie ciasteczko do kawki sobie biorę i mam na dłuższy czas. No, także teraz ja się będę szykowała na ten ogródek. Mam ten wrotycz w butelce, to sobie tam potem jeszcze popryskam. Zbyszek jest na działce, tam sobie robi swoją robotę, to co lubi tam robić. Mówił, że jest bardzo gorąco, że tam w ogóle wiatru nie ma, tu u góry jest wiatr, a my tą działkę mamy tak w dole i tam podobno w ogóle wiatru nie ma, ale znalazł cień i w cieniu robi. No wiecie, ja mu nie każę tam robić, on po prostu lubi to robić i idzie sobie to robić na tej działce. Ja mu powiedziałam, żeby powoli sobie to robił, nie musi tego na już robić. Ważne, żeby dużo w cieniu odpoczywał, wodę pił, żeby po prostu to była dla niego przyjemność, a nie, wiecie, jakiś mus. To jest jego takie hobby, on tak lubi sobie tam robić. Jak długo to będzie robił, tak długo to będzie robił, w końcu to kiedyś zrobi i tak mu to dobrze idzie, bo tam każdy element z takiej dużej płyty stalowej wycinał z tą kątówką. A tamtych elementów jest takie paski, troszkę cieńsze, troszkę grubsze, rury i w ogóle, i on to wszystko pod kątem, tak jak to ma być, jak sobie rozrysował, tak sobie to robi. Jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. Jak to będzie do końca zrobione, to ja wam pokażę. W każdym razie palenisko i tą całą komorę, to wam ostatnio pokazywałam, że ma zrobioną. Tam można i grilla robić na tym i tak dalej. Do tego chyba będą teraz nóżki, o ile się nie mylę. Małe już są nóżki, bo to będzie nisko. Do tego rury właśnie, które będą prowadziły do tego wędzarnika, bo wędzarnik będzie osobno, będą rury prowadziły, żeby ten dym tam dochodził. Wędzarnik chce zrobić dużo większy niż ten, co mamy teraz. Tak, żeby już na jesień tam można było coś wędzić, nie? No, także powoli, powoli mu to idzie, ale systematycznie. I on robi to, co lubi. On przy tym wypoczywa.
ten się wypoczywa, wiecie, robi cię, ale wypoczywa, bo jak lubi, robi to, co lubi, powolutku, nikt go nie goni, że to musi być już zrobione, no to wypoczywa też przed tym, nie? Psychicznie może, o. A poza tym, ja się cieszę, bo nie siedzi w fotelu, tylko coś tam robi sobie na tej działce. On mi tam na działce nic nie pomoże, w niczym, no zrobił mi te skrzynie, ale tak, to jakieś kopanie czy coś, to nie. Chociaż ja już teraz też odchodzę od kopania, bo sobie tak posłuchałam też paru innych kanałów, takich bardziej ogrodniczych, ale to już nie o tym teraz mowa jest. To jakoś tak dziwnie to światło. A, bo to słońce jest jeszcze tak wyżej i mi tutaj cień taki robi. No, tam się troszeczkę zachmurzyło, powiem wam, pokażę. O, takie chmurki się tam zrobiły, ale nadal jest bardzo gorąco. No. Tak, pamiętacie, kiedyś nagrywałam z okna kuchni cały czas? Początek dnia zawsze to był taki z okna kuchni. Nie wychodziłam na balkon z kawką, tylko tutaj mówiłam. No, w każdym razie ja zadowolona jestem, że on przynajmniej te soboty nie siedzi w domu, tylko sobie czynnie na działce tam coś robi. Jutro przy niedzieli chcemy go z Wiki wyciągnąć, bo pójdzie, chcemy iść na cmentarz na grób mamy, na rocznicę śmierci poświecić, a później chcemy go wyciągnąć do parku, żeby tam troszeczkę po tym parku, będzie w cieniu, to nie będzie mu za gorąco, tam nie ma dużo chodzenia, jest dużo ławek, można sobie kawałek iść, usiąść, znowu kawałek iść, usiąść. To nie chodzi o to, że ja z niego jakiegoś niedołężnego robię, tylko po prostu go tak już namawiamy, żeby chciał z nami chodzić, bo jemu się tak nie chce chodzić. Co innego jest na wakacjach, jak coś, wiecie, jak on coś zwiedza, no to tego, to chodzenie go jakoś wtedy nie męczy. Ale tutaj już to go to tak nie za bardzo, nie? No ale chcemy po prostu spędzić razem czas, bo można by powiedzieć, to nie chce, siedzi w tym fotelu, a my sobie będziemy gdzieś tam jeździć. Ale też tak nie mogę robić, dlatego że w końcu Wiki wyjdzie z domu, prawdopodobnie już na przyszły rok może się wyprowadzić i ja zostanę sama ze Zbyszkiem. I potem mi nagle będzie brakowało, że ja z Wiki gdzieś jeździłam, nie? A tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, żebyśmy razem ze Zbyszkiem spędzali ten czas rodzinnie, no bo w tygodniu to mało jest czasu na takie pogaduszki rodzinne i tak dalej, no bo przychodzi z pracy zmęczony, to sobie tam usiądzie w tym fotelu, tam coś ogląda na tym, no, na komputerze, ogląda jakieś filmiki, nie ma ani siły dużo mówić. No to wtedy się mało tak rozmawia, żeby, wiecie, a jak siedzimy wszyscy w domu, to też mało rozmawiamy, nawet przy niedzieli, bo każdy patrzy w swoją komórkę, w swoje tam, w swój laptop, no i wtedy u nas jest zawsze bardzo cicho, tutaj nikt nie usłyszy jakichś kłótni, wrzasków czy coś, bo u nas jest zawsze cicho, bo każdy ma słuchawki i siedzimy w jednym pomieszczeniu, mamy słuchawki i każdy sobie tam co innego ogląda, to co lubi. Nikt nikogo nie zmusza do tego, że musi oglądać razem ze mną, bo ja chcę to obejrzeć. No i ważne, że też spędzamy troszkę czas tak ze sobą, nie? Ale to jest takie, wiecie, to się mało, mało gada. A jak jednak się idzie na spacer, to na spacerze jednak więcej się tam wymienia różnych, coś tam się każdemu coś przypomni, coś z tygodnia, w ogóle tak, żeby sobie poopowiadać, poradzić się i tak dalej, co dalej robimy i tak dalej, nie? No teraz to już zacznie być niedługo temat wakacji, no bo w końcu pojedziemy, mam nadzieję, na te wakacje. Ja cały czas mówię mam nadzieję, bo dopóki nie pojadę, to nie będę pewna, czy jadę, nie? No. Ale już się myśli o tym, także no tak powolutku też i o tym zaczynamy rozmawiać. A pojadę na ten cmentarz samochodem i przyjedziemy też samochodem, bo nikt z nas nie lubi z tamtej części dzielnicy iść tu do góry. Bo to jest wszystko na dole, a to jest do góry. I powiem wam, że ta góra nie jest górą wielką jakąś, jest takie dosyć duże wzniesienie, dosyć trzeba iść, ale tam jest dziwna rzecz, kiedyś jak jeszcze rowerem jeździliśmy, rowerami,
to pod tą górę ciężko było wjechać, chociaż ona nie jest taka duża i tam było takie wrażenie, jakby tam bardziej przyciągała ziemia. I jak się idzie w takim, jak jest gorąco, upał, słońce, tam jest odkryte tam miejsce takie, że w słońcu się idzie i pod tą górę, to jest tak niefajnie, niewygodnie. A to chodzi o to, żebyśmy czuli się komfortowo wszyscy, żebyśmy nie byli za bardzo zmęczeni. No i jak pojedziemy samochodem na cmentarz, potem z cmentarza podjedziemy sobie tam do tego parku, to jest niedaleko, tylko na okrętkę muszę jechać, nie mogę tak na linii prostej, jakbyśmy szli przez plac kościelny i już jesteśmy w parku, tylko trzeba będzie na okrętkę jechać, ale to chętnie Zbyszek będzie chciał z nami tam iść. Weźmiemy też Klusię ze sobą. No i jak już potem stamtąd samochodem się przyjedzie z powrotem do domu, no to ja będę mniej zmęczona, żeby potem przy obiedzie podziałać i tak dalej, nie? Już jutro żadnego deseru robić nie muszę, ciasto mi się robi, także jutro tam mi się rozmrażają chyba filety z kurczaka. Rosół jeszcze mam, makaron tam mają. No i nie mam żadnej kapusty, mam kiszoną kapustę i się zastanawiam, czy zrobię surówkę z kiszonej kapusty, bo dawno nie było, a trzeba to też zużyć, albo tam mam liście sałaty i zrobię taką sałatę, jeszcze nie wiem, też zobaczę, co będą chcieli, na co będą mieli ochotę. No tam jeszcze mam całe wiadro kapusty kiszonej, ale to tak dobrze, bo zanim będzie już nowa kiszona kapusta, październik, listopad, no to już wrzesień, październik będziemy już powolutku sobie tą kapustę zjadali, nie? Także, zanim, bo ta nowa też, zanim ona fajnie ukiśnie, to też troszeczkę potrwa. No, także takie plany na jutro, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ciasteczko mam, już zadowolona jestem, bo te ciasta upiekłam przed działką i jak przyjdziemy z działki, już nic takiego nie będę musiała robić. Bo w zeszłym tygodniu, dopiero jak przyszliśmy z działki, to ja dopiero piekłam, ogórki robiłam i piekłam i to wszystko robiłam aż do północy. A dzisiaj po prostu jak przyjdziemy, to już nie będę miała żadnej takiej roboty, będę miała taki bardziej już luz. No. Także ja się teraz już zbieram, bo już mi nie została godzina. No. 40 minut, to tak akurat się wyszykować. Pozbierać to, co mam do pozbierania, Klusię biorę ze sobą, no i podjadę po Zbyszka. No właściwie nie tyle po Zbyszka, bo chyba tam jeszcze troszeczkę posiedzę, bo jak popryskam, to może sobie jeszcze usiądę, bo on mówił, że tam jeszcze ma dużo do końca. No i chyba, że będzie miał już ochotę od razu iść do domu, no to pojedziemy, a jak nie, to ja sobie to tam popryskam, ale za robotę się już dzisiaj nie będę brała, bo ileż można robić. Wezmę sobie książkę i może mi się uda troszeczkę poczytać, jak już popryskam tam, nie? Ale teraz mnie prześwietla, o matko. No, także to by było na tyle, to znak, że mam już kończyć i się szykować. No, to zobaczymy się później, pewnie na działce. Ale na razie wam nie będę pokazywała tego, co Zbyszek robi, dopiero jak to będzie zrobione, bo on tak nie lubi. No, także... Czekajcie, bo to mnie denerwuje, że... O! Tak lepiej, nie? No przynajmniej mnie widać, a nie jestem prześwietlona. No i tam z tyłu lampę jeszcze mam, bo będę jeszcze dzisiaj nagrywała, właśnie to nie jest tak całkiem koniec, bo jak przyjdziemy, to tylko będę nagrywała, jak robię polewę do tego ciasta, bo to jest ciasto ze śliwkami i z kokosanką i na górze będzie tak czekoladą pomazane. Tak robiła moja mama. I ja robiłam kiedyś też tak często, potem się od tego odeszło, bo się zaczęło robić te wymyślne różne ciasta, a jednak teraz moja rodzina jest na etapie wracania do tych starych ciast. No, także pewnie za jakiś czas znowu będę jakieś nowości robiła, ale to zobaczymy, nie? No, dobra, to teraz już kończę, już i tak 13 minut gadałam. No. Także myślałam, żeby wam dzisiaj jakieś jeszcze relacje z jakiegoś sklepu puścić, ale nie wiem, zobaczę ile tego w sumie będzie, to zobaczymy. Aha, Wiki mi posłała filmik z tego, z nadwody, minutowy, to wam tutaj też teraz wkleję ten filmik. Tam nie ma Wiki ani Kamila, bo ja prosiłam, żeby mi nagrali taki filmik,
Ogólnie to jezioro, jak się tam ludzie bawią, oczywiście każdy jest z daleka, to tam nie są rozpoznawalni ludzie. Po prostu atmosfera wakacji, nie? No, także, bo też zdaję sobie sprawę, że nie zawsze Wiki chce być na kanale, nie zawsze Kamil chce być na kanale, ale tą atmosferę tych wakacji, jak oni tam są nad wodą, to tak tutaj wysłała mi i będę mogła to już też dołączyć. Ogródek podlany, to mam mokro, muszę uważać, żeby nie ujechać. Nie wzięłam patyka, bo sobie myślałam, ach, pewnie nic nie będę nagrywać na ogródku, bo Zbyszek tam będzie szlifował i tak dalej. I nie wzięłam patyka, teraz by się przydał. Komary już zaczynają gryźć bardzo, ale ja sobie podlałam całą działkę, bo zauważyłam, że tutaj kwiaty zaczęły mdleć. Także podlałam całą działkę, znaczy Nie tak naprawdę całą działkę, czy ręka mnie będzie bolała, nie całą działkę, tylko to, co chcę, żeby rosło, tam gdzie kwiaty i tak dalej, to sobie podlałam, a tam gdzie nie musi tak rosnąć, to żeby chwasty mi za bardzo nie rosły, nie? I nie zagłuszały. Ja cała pogryziona już jestem od ostatniego razu, wszędzie mam bąble i dzisiaj mnie znowu tu pogryzie, a boję się pryskać tym na komary, tym co kiedyś się pryskałam, tym brosem, ale niebieski bros miałam, bo potem miałam uczulenie. Tak, nie wiem, czy to po tym było to uczulenie, czy po czym, ale na szyi, z tyłu tutaj się zawsze pryskałam i miałam potem takie uczulenie, aż jakby ogień żywy, tak normalnie, tak mnie. I to jest, długo to trzymało. Muszę się znowu wyprostować, bo znowu będę grubo wyglądać. Już zauważyłam, że dzisiaj jak filmowałam tam w kuchni, to znowu z takiego ujęcia, że tutaj ten podbródek tak widać. Normalnie to tego podbródka nie widać. Ale gdzieś tam z boku się człowiek tak zrobi, to wiadomo, że trochę tam jest już tego. Nie jest tak, że aparat sobie wymyślił i dodał mi ten podbródek, no bo on tu jest. Ale już jest mniejsze niż kiedyś miałam. Także już na dobrej drodze, a stanęłam sobie dzisiaj na wagę i waga stoi. Ani w tą, ani w tą. Także nie przytyłam, wracając do wczorajszego komentarza, nie przytyłam, tylko stoję na razie. No a chciałabym troszkę zrzucić jednak, zanim pojedziemy na wakacje, dlatego że później tam się nie da tak trzymać tej diety. Dzisiaj chciał iść na plażę, czy coś, wziąć jakiś prowiant ze sobą, no to nie będę kiełbasek brała, bo mi się to może popsuć. To wtedy się bułki trzeba będzie wziąć, nie? No, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie chciałabym tak zrzucić jeszcze parę kilogramów przed wakacjami, bo potem zawsze jest tak, dwa w tą, żeby za dużo potem mi nie przybyło. Bo potem po wakacjach będę się zaś musiała wracać na takie zaś tory, wiecie. No. I to tak. Mamy tu kiełbaski, robię grilla na tym nowym grillu. Jak Zbyszek pozwoli, to wam pokażę. Bo to jest tak to zrobił, że tam właściwie można też i coś gotować. Przepraszam was, ale ja muszę co chwilę, bo mam komary latają. Tam nawet jakby się uprzeć, to by tam można postawić garnek z ziemniakami i gotować. Także tak. Popryskałam sobie tam to, co miało być tym. Miałam wrażenie, że mi komórka paruje, wiecie co? Już mam zwidy normalnie.
A ja wiem, bo tam ten dym idzie tamtędy. Wiecie, tamtędy troszkę musi iść ten dym. Nie wiem, czy go teraz tak widać, ale co jakiś czas stamtąd wychodzi. A ja myślałam, że mi komórka paruje się dymi. No. Popryskałam tym wrotyczem na papryki i tam wlałam troszeczkę, bo tam miałam dziurki znowu. Tam, gdzie te larwy wyciągnęłam, tam znowu były takie dziurki jak na palec. Rozkopałam tam, ale nic tam nie znalazłam, więc tam polałam troszeczkę tego wrotyczu. No. Wrotycz zmieszałam troszkę z płynem do naczyń, bo gdzieś to czytałam, że powinien być z płynem do naczyń. Wiecie co, mnie wszystko gryzie. No. Jeszcze jak podlałam, to już całkiem, ale słyszycie te świerszcze, jak fajnie. Mokrą mam bluzkę, bo ten wąż jest taki nie całkiem szczelny przy tych zaworach już i potem leci z wszystkich stron. W butach mokro, bluzka mokra. Ile? Spytam się Zbyszka, czy mogę to sfilmować. A Klusie wam pokażę. O! Co ty tam znowu znalazłaś? Co ty tam jesz? Co ty tam jesz? Gdzie ty jesteś? Hej, trawę? Trawę je. No, tutaj wam pokażę. Też podlałam sobie. Pomidorki jeszcze są czerwone i w ogóle. Tutaj tak mokro teraz. No i tu mamy kiełbaski. I na razie tak, tutaj będzie jakiś ruszt potem dasz chyba też, nie? No, a na razie jest... No, tak, na razie jest tak, i tam jest ogień normalnie, taki normalny piec to jest. No, Zbyszek tutaj nalał wody troszkę, bo to się za mocno paliło, nie? No. Żeby to też troszkę parowało. No i tutaj będą takie funkcje. Tam idzie jedna rura i znajdzie do góry. Tamta to będzie szła do... tej komory, jak to się nazywa? Ta komora czy wędzarni, do wędzarnika. No, a my zaraz będziemy sobie jedli kiełbaskę. Te ogórki się nie prezentują zbyt pięknie. Nie wiem, czy ja wam je dzisiaj już pokazywałam, czy nie. Ja mam sklerozę, normalnie chyba nie. Ale ogóreczki rosną. O! Ten nie. Ale tutaj rośnie i są takie, ale są na razie za małe. Nie będę ich dzisiaj zbierać, bo już dzisiaj przecież nie będę robiła ogórków. Najwyżej troszeczkę większe urosną. Parę znowu będzie, na jakiś słoik się znowu zrobi. Tak myślę, poniedziałek, wtorek to się da pozbierać. Cukinii na razie nie ma i tam nie widziałam, żeby tam coś było w planach. Na razie kwiaty są. A tutaj mam posiane. Tutaj jest jedna z sałat posiana i widzicie, posiałam też na ślimaki. No. Także. A tu fasolki już też posiałam. Nie wiem, czy ostatnio mówiłam, czy nie. Ta bazylia zjedzona. Tu ledwo co. Okropnie. No ale co zrobić? Tam widzę takiego troszeczkę większego ogórka, może sobie go urwę i zjemy go teraz. No, także tak to dzisiaj jest. Byłam jeszcze w Lidlu po kiełbaski. No i robimy sobie grilla na ogródku. Wiki już jedzie do domu. Już wyczaiła, że tam jest ciasto, że sobie zaraz takie ciepłe zjedzą. A ja jeszcze chcę polać polewą. Muszę tylko zadzwonić, żeby mi całego nie zjedli, bo ja muszę je jeszcze sfilmować, jak jest upieczone. No, także to chyba będzie już dzisiaj wszystko. Nie wiem, chyba się na balkonie już nie będę nagrywała. Także to na razie dzisiaj będzie wszystko. Także życzę wam pięknego dnia, pięknego tygodnia. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na moje vlogi. Nie wiem, na jakim tle sobie stanąć. Chyba idę na tle kwiatków. No, tutaj już chyba będzie lepiej, nie? Także życzę wam pięknego tygodnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vloga.
No i zapraszam na następny, czyli jutro. A co tam w nim będzie, to się okaże, sama nie wiem. Miałam plany, żeby iść, tak jak wam wcześniej mówiłam, ale jak popatrzałam na prognozę, to rano i po południu ma padać. No to nie wiem, czy nam się te plany, czy się to uda, nie? No. Zobaczymy. Jak nie, to będziemy siedzieć w domu, ale fajnie gra świerszcz. Coś bym jeszcze chciałam powiedzieć i tak myślę, co to miało być, ale nie pamiętam. W każdym razie tak dzisiaj coś bardziej żyję już wakacjami. A jeszcze daleko, daleko. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Także wszystkiego dobrego, no i do następnego. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa! No i ciasto zrobione. Ona się mi tutaj przesunęło, bo je wyciągnęłam, do, żeby polewę zrobić. Ale zanim przyszłam, to już było tutaj, wiecie, okrojone, nie? Już się ktoś, jakieś myszki się już dorwały do tego ciasta. Także teraz jest świeża polewa czekoladowa. No i na niedzielę ciasto jest. Jutro wam pokażę, jak będzie się prezentowało pokrojone już na talerzu. No teraz już go nie będę kroić, bo to jest jeszcze takie bardzo świeże. Lepiej jak takie ciasto sobie odpocznie do jutra. Tym bardziej, że polewa jest jeszcze mokra, także na razie nie ruszam. Także to by było dzisiaj już wszystko. Pa, pa!